Mam już dość jedzenia samych słodyczy. W dodatku skończyły się cukierki. O, chyba jest tu jeszcze jeden cukierek. Ojej, są nawet dwa. Austin, patrz! What? Dzięki, Sara. Częstuj się. Wow, to początek nowego challenge'u. Zobaczmy, co my tu mamy. Widzę, że nie jesteś zachwycona. Może się zamienimy? To świetny pomysł. A teraz sprawdźmy. Różowa Fanta to coś, co uwielbiam. Jestem pewna, że ma bardzo bogaty smak. Nie spiesz się, ja też chcę spróbować. Akurat mam tu kilka fajnych kubków. Wow, one są jadalne. Odjazd. W takim razie ja też naleję Fantę do kubka. To prawdziwy żelek. Ekstra. Widzę, że przypadło ci do gustu. Tak. I chciałabym kontynuować nasz pyszny lunch. Trzymaj dokładkę. To chyba strzelająca posypka. Zobaczmy, czy mam rację. Nasypię sobie jej prosto na język i popiję Fantą. To prawdziwa eksplozja smaków. Wow. Też muszę tego szybko spróbować. Austin, miałeś rację. To jest naprawdę fajne. Chyba jeszcze nie doszedł do siebie. Więc mogę zabrać jego przysmaki. Gdzie się podział mój kubek? Przepraszam, wyglądał tak pysznie. Nie mogłam się powstrzymać. Sara, znowu sięgasz po moją porcję. Zacznij od swojej. Różowy tort, nieźle. Mam nadzieję, że mam taki sam, tylko w niebieskim kolorze. Wow! Spróbujmy tego szybko. Rozpływa się w ustach. Skoro tak, to dlaczego by nie zanurzyć w nim głowy? Kurczę, umazałeś mnie w lukrze. Uważaj, zaraz się odegram. What? Wygląda na to, że sprawy przybierają poważny obrót. A masz, Sara. To jest wojna. Proponuję się poddać. I tak jestem najlepszy. Nie ma mowy. Wygląda na to, że nasze siły są równe. Chyba masz rację. Oboje nie jesteśmy w najlepszej sytuacji. Dobrze, że ten lukier jest przynajmniej smaczny. Dlaczego się śmiejesz? Bo wyglądamy jak dwa klauny. Tym razem ty zaczynasz. Dobra. Wow, to chupa chupsy. Wow. Ja też takie chcę. Sara, zawiesiłaś się? Chyba coś jest z tobą nie tak. Dobra, nie mam na to czasu. Muszę spróbować lizaków. Mam nadzieję, że mi też się poszczęści. Granat? Jak to się je? Nie tak łatwo go ugryźć. Austin nie ma tego problemu. Gdzie on mieści te wszystkie lizaki? Chyba znam sposób na wyjście z tej sytuacji. Będę potrzebowała tego ostrego noża. A masz, niesforny granacie! O, Sara, co ty robisz? Eliminuję przyczynę mojego rozdrażnienia. Mówiłam ci, że sobie poradzę. Teraz mogę jeść w spokoju. A tak w ogóle, to jest pyszne. Pomocy! Ogromny chupa chups utknął mi w buzi.
Spokojnie, zaraz go wyciągnę. Uff, to nie jest takie proste. Mam go! Jak w ogóle udało ci się to wcisnąć do ust? Ha? Chcesz się przytulić do swojej wybawicielki? Nie, chcę po prostu zabrać swojego lizaka. Jesteś taki niewdzięczny. Proponuję, żebyśmy razem sprawdzili, co mamy. Raz, dwa, trzy i już. Pączek z niebieskim lukrem, jaki uroczy. Nie wiem, z czego się tak cieszysz. Te pączki są takie małe. Lepsze to niż nic. No to prawda. Bardzo smaczne. Zgadzam się. Chcę dokładkę i mam pomysł, jak ją zdobyć. Gdzie jest moja pompka? O, tutaj. Teraz powiększymy tego pączka do odpowiednich rozmiarów. Co ty robisz, Austin? Niedługo się o tym przekonasz. Wow, to niewiarygodne. Udało się. Ten rozmiar podoba mi się o wiele bardziej. Smak nie ucierpiał. Austin, daj mi pompkę. Skorzystam z twojego lifehacka. Jeszcze to pompuję. Sara, obawiam się, że możesz przesadzić. Nie otwieraj tego! Jak dużo lukru! Ups, chyba coś poszło nie tak. Ale i tak jest pyszne. Sprawdźmy, kto zacznie. Dobra. Wygrałem, zaczynam. Oreo z niebieskim kremem, świetnie. Czy ja też mogę spróbować? Ty nie możesz jeść niebieskiego jedzenia. No dobra, to sprawdzę, co ja mam. Fu, tłuste mięso. Tylko dobry kucharz może je uratować. Znam takiego jednego. What? Mięso? No nieźle, spróbuję coś z nim zrobić. Wygląda jak chrupiące chipsy. Tak, jest o wiele lepiej. Wysyłam do degustacji. Wow! Co za przemiana. Takiego mięsa chętnie spróbuję. Wystarczy dodać troszkę przypraw. Sól i pieprz wystarczą. Dobra, zaczynam. Aha. Jest takie delikatne. Przygotował je prawdziwy MasterChef. Moje ciastka i tak są zdecydowanie lepsze. Ktoś przyszedł. Austin, otwórz proszę. To jest moja szansa i nie zamierzam jej przegapić. Od tej pory te ciastka są moje. Austin miał rację, są pyszne. Dobra, zostawię jedno ciastko, ale włożę do niego niespodziankę. Ciekawe, co teraz powie na taki smak. Jestem. Gdzie się podziało moje jedzenie? Niczego nie brałam, przysięgam. Nie wierzę ci, Sara. Dobra, skończę to, co zostało. Co za ohyda. To twoja sprawka. Chciałam tylko podkręcić smak Oreo. Sara, spójrz, co to jest. To Coca-Cola. Jedna butelka jest moja. Jakie to orzeźwiające. Dziwne, mój napój jest taki gęsty. Skończyłam. Emma, co się z tobą dzieje? Chyba wypiłam czekoladę zamiast coli. Czekoladę? Fajnie, ja też chcę trochę. To naprawdę czekolada.
Oj, nie czuję się dobrze. Pomocy! Okej. Intuicja podpowiada mi, że czeka nas dużo czekolady. Miałaś rację. Mam czekoladowego burgera. Ja mam zwykłego, ale podoba mi się to. Po prostu nie próbowałaś mojego. Daj spokój, wolę klasykę. No i burger prawie się skończył. Zjadłam wspaniały posiłek. Ja też. Został jeszcze ostatni mistek sałaty. Co zrobić z talerzami? Dokończę sos. Po co się tak bawić, skoro można zjeść cały talerz? O, mam jeszcze widelec. Też jest z czekolady. Super! A co jeśli mój widelec też jest jadalny? Oj, chyba nie. Moje zęby. Ty biedaku. Nie martw się. Mam pomysł. Otwórz szeroko usta. Zaraz to naprawimy. Okej. Pudło. Nie szkodzi. To była rozgrzewka. Wszystko wydaje się być na swoim miejscu. No, mój uśmiech jest teraz idealny. Mówiłam ci, że to zadziała. Chipsy, nieźle. Brakuje tylko sosu. Dodam tabasco. Doskonałe połączenie. Ojej, to jest naprawdę ostre. Okej. A ja mam jakieś dziwne ziemniaki. Bingo! Myślę, że trzeba się nimi zająć. Co robisz, Emma? What? Za chwilę się przekonasz. Voila! Czekoladowe frytki gotowe. Awesome! Są takie świeże. Chcesz spróbować? Naprawdę smaczne. To nie wszystko. Pokażę ci jeszcze coś. Czekoladowe chipsy gotowe. Okazuje się, że z ziemniaków można zrobić tak wiele potraw. Super, jesteś urodzonym kucharzem. Uczcijmy twój sukces. Oj, robi się tu gorąco. Mówiłam ci, że tabasco jest za ostre. Dzięki, Emma, już mi lepiej. Zobaczmy, co jest pod pokrywkami. Wygląda jak żarówka. Chyba nie mogę jej spróbować. Ja też mam żarówkę, tylko jest jakaś ciemna. Ojej, to czekolada! A co jeśli moja też jest jadalna? Sara, promieniujesz światłem! Wow, to świetny sposób na oszczędzanie na prądzie! Może ja też tak mogę zrobić? Patrz i ucz się! A, zostałam porażona prądem! Hey.
Przepraszam, nie chciałam. Podczas gdy ty dochodzisz do siebie, ja zjem czekoladę. Jestem pewna, że nie będziesz miała nic przeciwko. Tym razem to ja zaczynam. Wow, czekoladowe monety. Więc co ja mam? Ojej, ile pieniędzy! Jestem bogata! Moja czekolada jest zdecydowanie lepsza od twoich banknotów. Przekonamy się o tym. Za te pieniądze stać mnie na wszystko. Będę się w nich kąpać. Dobra, wystarczy tych marzeń. Przejdźmy do rzeczy. Nie są prawdziwe? Wygląda na to, że ktoś zbyt wcześnie się rozmarzył. O, chyba nadszedł czas, aby odnowić nasze fryzury. Chociaż nie, mój grzebień jest z czekolady. Więc go po prostu zjem. A ja co mam robić? Bingo! Dobra, ogarnę się i trochę podetnę włosy. Przytnę grzywkę. Sara, może wystarczy? O czym ty mówisz? Dopiero zaczęłam. Przy okazji tobie też mogę zrobić fryzurę. Nie, nie trzeba. Zaczynam. Jaki ładny kawałek sera. Zobaczmy, co ja mam. Hurra, znowu czekoladę. To dopiero szczęście. Co za aromat. Emma, może mnie poczęstujesz? Aj, to bolało. Nie pchaj rąk do cudzego jedzenia. Ale strasznie chcę coś zjeść. Bingo. I chyba wiem, jak to zrobić. Halo, proszę przyjeżdżać. Dokąd idziesz? To moje zamówienie. Daj mi je szybko. No, przywieźli. Cały talerz świeżego makaronu. Jedyne, czego brakuje, to sera. Ale zaraz to naprawię. Makaron? Niezły pomysł. W końcu mogę się najeść dosyta. Ja też taki chcę. Dobra, pozwolę ci powąchać. Ale sama to zjem. No i dobra. Dlaczego mam na sobie tę sukienkę? Chyba się domyślam. Nowe buty idealnie się z nią komponują. Więc je sobie noś, a ja będę jeść czekoladę. To najsmaczniejszy but na ziemi. Przymierze. Pasują świetnie. Wyglądam jak prawdziwa księżniczka. Co ja widzę? To drugi pantofelek. Piękna pani, proszę, przymierz to. Jeśli pasuje, to jesteśmy dla siebie stworzeni. Daj mi rękę. Zabiorę cię do mojego królestwa. Ej, dokąd idziesz, Emma? W ogóle go nie znasz.
Jestem taka szczęśliwa, że spotkałam mojego księcia. Nie masz pojęcia, jak ja się cieszę. Mam nadzieję, że jesteś pyszna. No w końcu udało mi się coś przekąsić. Oreo i mleko. Wygląda na to, że czeka mnie świetna przekąska. Myślę, że ta piękność ma na mnie oko. Oreo wygląda idealnie z każdej strony. A w środku znajduje się moje ulubione nadzienie. Robi się tu gorąco. Uważasz, że nadszedł czas na odświeżenie mojej stylizacji? Okej, to nie jest zły pomysł. Dobra. Czas to zjeść. Ej, przestań! Już się dzisiaj myłem! Nie potrzebuję prysznica! Kurczę, ciastko chyba w ogóle nie nasiąkło mlekiem. Namoczę je jeszcze raz. Znowu! Jestem przemoczony do suchej nitki! Tak jest o wiele lepiej. Rozpływa się w ustach. Ten brokuł wygląda zupełnie nieatrakcyjnie. I smakuje obrzydliwie. W dodatku utkwił mi w zębach. Możemy pobawić się w chowanego? Złap mnie, jeśli potrafisz. Będę musiała użyć wykałaczki. To nic nie pomoże, nawet nie rób sobie nadziei. Hurra, udało się. Prawie wyciągnęłam ten kawałek. Ej, postaw mnie na miejsce. To wbrew prawu. Zrobiłam to. Bingo. Wow, pizza. Najwyższy czas coś przekąsić. Tylko jest zupełnie zimna. Trzeba ją podgrzać. Minuta w mikrofalówce i można będzie jeść. Skąd się bierze to światło? Nic nie widzę. No dalej, rozgrzewaj się. Co za nieznośny upał. Gotowa. Można ją wyjąć. Co za zapach. Po prostu wspaniały. Spokojnie, dziewczyno. Postaw mnie na miejsce. Ja spadam. Palce lizać. Szefowa Sara zabiera się do pracy. Czas zrobić idealną sałatkę grecką. Zacznijmy od pomidorów. Świetnie, gotowe. A teraz ogórki. Prosto do miski. Oliwki. Moje ulubione. Nawet nie muszę ich kroić. Wystarczy, że je wrzucę. A teraz to wszystko wymieszajmy. Czegoś tu brakuje. No właśnie, zapomniałam o serze. Trzeba go pokroić w kostkę i dodać do reszty składników. Dla ciebie zrobię wszystko, Sara. Przesuńcie się, moi drodzy. Od tak dawna mam ochotę na burgera. Czas w końcu go zjeść. Zaczynajmy, Emma. Jestem gotowy. Myślę, że trzeba dołożyć sałatę. Cześć, piękna. Dobrze cię widzieć. A teraz kotlet. Coraz bardziej podoba mi się ta impreza. Na pewno nie możemy obejść się też bez sera. Co się stało? Nic nie widzę. No, została już tylko bułka. Oh, baby. Cześć, ja też idę do was.
Myślę, że wyszło świetnie. To już koniec! Wow, to jest niesamowicie pyszne. Nie sądziłam, że mam taki talent kulinarny. Mój ulubiony program właśnie się zaczyna. Hurra, zdążyłam. Nachosy są idealne. To świetna przekąska do dobrego filmu. Ej, ty tam na górze! Możesz być ostrożniejsza? Zabieraj od nas swoje ręce natychmiast! Są takie pyszne! Super! Chcę więcej! Postaw mnie na miejsce, bo nie będę za siebie odpowiadać! Nachosy są takie ostre! Uwielbiam je! Co, już koniec? Nie możesz mnie złapać! Nie zamierzam się tak po prostu poddać! Kurczę! Czuję, że tam coś jeszcze jest! Wydaje mi się, czy ten nachos się rusza. Stać! Ta sztuczka na mnie nie zadziała! Dobrze cię widzieć, Emmo! Szybko go obiorę i zjem. Skórki nie potrzebujemy. Słodko i zdrowo. Uwielbiam takie jedzenie. To zaspokoiło nieco mój głód. Teraz jestem gotowa na spotkanie. Chyba dzwonek do drzwi? Już idę! Bądź ostrożna, Emma! Przewrócę się! Ostrzegałem cię! Nadszedł czas, aby ugotować coś pysznego. Myślę, że dziś będzie to zupa. Zacznę od posiekania cebuli. Moje oczy! Zaraz zacznę płakać! Krojenie cebuli jest takie smutne! Płacz, Sara, płacz! Nie musisz się powstrzymywać! Przyniosłem ci więcej łez! Chcesz Snickersa? Jest taki dobry! Otworzę go! Jest pyszny! Ale ja sama chciałam go zjeść! Nie martw się, mam coś jeszcze! Ale też ci tego nie dam! Dlaczego mam takiego pecha? Jestem najbardziej nieszczęśliwą osobą na świecie! Dziewczyny, jesteście takie fajne! Cieszę się, że się spotkaliśmy! Ups, chyba nadepnąłem na gumę! Czekajcie, dokąd idziecie? Witaj, mój słodki! Teraz już zawsze będziemy razem! Nigdy nie pozwolę ci odejść! Kurczę, jak mocno się przyczepiła! Porzuciłeś mnie, ty draniu! Następnym razem będę ostrożniejszy. Wracaj. Będę na ciebie czekać.